zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny wiedział, że muzułmańscy bojownicy zaatakują w Kabulu i to dosyć szybko. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No zaatakowali w porcie, no bo co mieli robić? No ISIS, Taliban, szalony Joe Biden, no to tłumaczy, że to jest jedna wielka różnica między Talibanem a ISIS. No to są te same czerwone, tak jak czy komuniści byli w Polsce, różne frakcje, no to tutaj są te muzułmańskie frakcje, no ale to oni idą w tym samym kierunku po prostu, żeby wymordować wszystkich tych, którzy się sprzeciwiają, no można powiedzieć, państwu religijnemu, państwu muzułmańskiemu, prawu szaria, czyli to jest prawo te koraniczne. No i to jest niespodzianką, że Joe Biden zaakceptował te wszystkie wymagania, które były podyktowane przez Taliban. No i teraz trzyma się tego planu, żeby 31 sierpnia, no to jest dzień opuszczenia Amerykanów Afganistanu. Zginęło 13 żołnierzy amerykańskich, no z różnych tam formacji militarnych. No i ponad 100 Afgańczyków zginęło przez bombę, która została zdetonowana przez samobójcę. Prezydent Biden w czwartek, no to jak zwykle opowiadał bajki o tym, o tej empatii, o tym, że Ameryka straciła tylu żołnierzy. No ale nie może w zasadzie odrzucić tego, że jest odpowiedzialny za to, że nie był w stanie wykonać jakiejś bezpiecznej wyjścia. No to Taliban to już szedł powoli przez cały Afganistan już od paru tygodni. Całe ten lotnisko, które Kandahar, które było opuszczone, to lotniska nie trzeba było opuszczać, mogli tam zostać, mogli go trzymać. Widać, że nakaz czy rozkaz opuszczenia, no to był 12-godzinny. Tam piloci to nawet, czy mechanicy to nawet nie poprzebijali jakimiś bagnetami tych zbiorników benzyny, nie wrzucili, nie podpalili. No najprościej dla samolotu czy helikoptera, no to jest po prostu wziąć, polać benzyną i wziąć go, podpalić. No, wrzucić ze dwa granaty, no i w zasadzie coś takiego, no to już jest nie bezużyteczne, a oni nawet nie mieli czasu na takie rzeczy. Teraz Taliban pokazywał, no znaleźli gdzieś jakichś pilotów i latali amerykańskim helikopterem. Także że cała ta ewakuacja, no to było dużo gorzej jak w Dunkierce, kiedy Niemcy ścigali wojsko do kanału angielskiego, kanału La Manche. No i była jedna wielka ewakuacja. Tutaj to był jeden wielki kretynizm, tylko dlatego, że Biden chciał sobie powiedzieć 11 września, jaką wspaniałą robotę on to zrobił, bo to była 20. rocznica napadu na Amerykę, napadu, gdzie zginęło prawie 4000 ludzi w dwóch wieżach Nowego Jorku, które w zasadzie zostały uderzone samolotami, które rozlały tą benzynę. No wiem, że tam są różne najróżniejsze takie teorie spiskowe, no ale winni, kto był winny? No winni to był Bin Laden, on to w zasadzie nie jest Afgańczykiem. Z Arabii Saudyjskiej, z bogatej rodziny z Arabii Saudyjskiej pochodzi. No i większość tych zamachowców to byli z Arabii Saudyjskiej. No ale to było duże powiązanie właśnie z Afganistanem. No i te 20 lat tej wojny, no ta wojna trwała nie 20 lat, ostatnie powiedzmy 18 lat, no to było utrzymanie pokoju, tak jak ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych ma najróżniejsze te siły
siły wojskowe w Afryce, gdzie tam utrzymują pokój. No to i Ameryka. Amerykanów nikt nie zginął przez ostatni rok, przez ostatnie pół roku i 2020 nikt nie ginęli żołnierze. A teraz zginęło 13. ISIS przyznał się do tego, no i powiedział, że będzie zwalczał Amerykanów. No i to jest to, co oni robią. Taliban współpracuje z Amerykanami. To paranoja jest taka. To chyba tylko jak obozy koncentracyjne były wyzwolone, to później tych byłych SS-manów też przyjmowali na wartowników tych biednych ludzi w obozach koncentracyjnych. No na pewno tak się działo. No ale to teraz właśnie Taliban, który wygania Amerykanów, jest używany do tego, żeby pilnować przejść w kierunku lotniska. No po co oni tam mają pilnować? Jest wstyd teraz, że jakieś organizacje czy ministerstwa amerykańskie dawały listy Amerykanów przebywających w Afganistanie, żeby dla Talibanu, niby że Taliban jak zatrzymywał jakiś autobus, no to sprawdzał i tam była lista Amerykanów, kto tam jest i Taliban miał przepuszczać amerykańskich obywateli. No przecież to jest lista dla zabójstw, lista dla morderstw, to jest po prostu jakaś zdrada, to jest kompletna jakaś naiwność nieprawdopodobna. Jeden z tych generałów McKenzie powiedział, że nie miał wyboru, tylko musiał współpracować z Talibanem, żeby zabezpieczać ten dostęp do lotniska. No, to jest coś po prostu trudno do uwierzenia. Poleganie na tych zwycięzcach, barbarzyńcach, którzy wygonili Amerykę na to, żeby pilnowali też Afgańczyków. No tam duża sprawa to jest to, że oni zachowują się tak jak wschodnie Niemcy. Wschodnie Niemcy też nie pozwalały wyjeżdżać Niemcom. Zbudowali tą ścianę, ten mur berliński. No i tutaj jest podobne zachowanie Afgańczyków. Ci Afgańczycy mówią, że inni Afgańczycy nie będą wyjeżdżali z kraju, że muszą zostać w kraju. No i tam część to jest to, że to jest zemsta, tak? Większość tych ludzi, Afgańczyków, którzy chce opuścić, no to oni działali we współpracy z Amerykanami w imię tego, żeby dziewczynki chodziły do szkoły, żeby kobiety mogły chodzić do salonu piękności. To były te marzenia tych normalnych Afgańczyków, którzy nie chcieli tych brodatych, zaropiałych, brudnych, śmierdzących talibów. No i teraz się boją. ISIS obiecywał, że będzie mordował Amerykanów, tak samo jak i Taliban, także oni są razem w jednej tej beczce. Taliban niby może być śmiertelnym wrogiem ISIS, ale jednak oni korzystają z tego, Taliban skorzysta z tego ataku na lotnisko, dlatego że bomby nie zabiły nikogo z Talibańczyków, po prostu zabiły żołnierzy amerykańskich, zabiły tych cywili amerykańskich. No i to teraz ograniczy tą chęć, będzie ten strach wyjazdu z Afganistanu. Wojsko musi wykonywać to, co mówi prezydent. Dlaczego? No bo prezydent jest dowódcą wszystkich sił zbrojnych. I oni muszą bezkrytycznie słuchać jego rozkazów. Jeżeli oni by zaczęli nie wykonywać rozkazów prezydenta, no to wtedy byłoby łatwo o bunt. Dlatego konstytucyjnie, dlaczego cały ten system amerykański to jest to, że po prostu wojsko ma się zamknąć i ma robić to, co jest rozkazane przez prezydenta. No ale teraz jest nadzieja, że wyborcy, którzy wybrali
wybrali Bidena, no to są przestraszeni. To są przestraszeni i po prostu no chyba zdziwieni może też, ale nie powinni być zdziwieni tym, że wybrali tego człowieka, no i teraz to, co się dzieje w Afganistanie, no to się dzieje. To ze złej sytuacji to wszystko się zamienia w jeszcze gorszą. No i to musiałby być jakiś cud, żeby tych wszystkich Amerykanów, czy wszystkich tych ludzi, którzy mają, powiedzmy, zielone karty i pobyt, rodziny ludzi, którzy mają obywatelstwo amerykańskie, żeby oni mogli się wydostać z Afganistanu. Tam już kilkanaście tysięcy zostało wywiezionych, no ale podobnież ponad 2000 ciągle tam jest. Na ten 31 sierpnia ciągle ta data jest ważna. No żołnierze, jeżeli nie dostaliby tych kretyńskich rozkazów, no to wszystko by było dosyć lepiej zorganizowane. Dzisiaj też ciekawa sprawa jest, że ten senator Kennedy, brat prezydenta, też został zabity przez Palestyńczyka Sirham w 1968 roku. Ten Palestyńczyk miał 20 parę lat, no ale to już widać, jakie to było te muzułmańskie ataki terrorystyczne. No on dostał karę śmierci za morderstwo senatora Kennedy'ego. Po 3 latach zamieniono mu na dożywocie. No i teraz po w zasadzie, co to jest, 30, po 52 latach został wypuszczony, ma 77 lat. Ciekawe jest to, że rodzina Kennedy'ego na tym przesłuchaniu o ułaskawienie przyszła i powiedziała, no, że w zasadzie całe życie żyli z tą skazą śmierci wujka czy tam dziadka, no ale że w zasadzie należy mu się wypuszczenie. No jak zostałaby wykonana egzekucja w 1962 roku zamiast zamienione na dożywocie, no to teraz nie zostałby wypuszczony. No prokurator, który w zasadzie mógłby składać obiekcje, no to był wybrany przez Muhammada Obamy. To jest jeden z tych komunistycznych, lewackich prokuratorów, którzy właśnie robią takie rzeczy. No, robią takie rzeczy i ten człowiek, który zabił Kennedy'ego, senatora Kennedy'ego, wychodzi na wolność. No, odsiedział swoje, no ale czy to jest sprawiedliwość? No, nie jest to sprawiedliwość. To nie jest sprawiedliwość i najgorsze jest to, że prokurator jest w tej sitwie, że nawet ta rodzina Kennedy'ego jest w tym wszystkim i go wypuszcza. Także to już 68 rok, już były te wszystkie muzułmańskie problemy w Ameryce, które teraz wyeksplodowały tym, że ISIS wymordował ponad 120 osób. Chodzi o to, że tam jest duże ryzyko. Ten generał McKenzie ostrzega, że będzie jeszcze więcej ataków, będą ataki ciężarówkami, no bo ilość tego trotylu, ilość tych bomb, ilość tego wszystkiego, co tam zostało zostawione, no to tam są różni pirotechnicy, pomysłowe dobromiry, którzy wiedzą, jak każdą jakąś taką bombę zamienić po prostu w lądowe torpedo, no bo wsadzają to na ciężarówkę, biorą tą wielką bombę i taki zamachowiec, samobójca wjeżdża i rozwala ludzi. Ilość tej broni, co jest. Mają najróżniejsze rakiety kieszonkowe, mają rakiety plecakowe. To zacznie się strzelanina właśnie w te samoloty, które ewakuują. Jeden z włoskich samolotów Cargo 130, no to też niby latał zygzakiem, no bo był ostrzeliwany i oni, trudno powiedzieć, jak byli w stanie to ogarnąć, no ale unikali tego strzelania. Komercyjne linie tam zadeklarowały się, że będą ewakuować
ewakuowały tych ludzi. No ale to wszystko chyba od 1 września to się zmieni. Ten atak w czwartek przez ISIS, no z jakimś tam, trzeba powiedzieć, zaakceptowaniem przez Taliban, to pokazuje, że no tysiące zostaną w Afganistanie, no i nie będą mieli szans już opuszczenia. Niektóre kraje europejskie powiedziały, że już od piątku nie będą ewakuowały, że nie będą latały, także wszystko zostaje tylko droga lądowa. Amerykanie oficjalnie ostrzegają tych ludzi, którzy chcieli się wybrać z Ameryki, żeby jednak byli jak najdalej od lotniska. No to jest zastraszanie, tak? To jest zastraszanie, to jest terroryzowanie. 20 sierpnia Biden w Białym Domu zadeklarował, że no, my oświadczyliśmy, powiedzieliśmy Talibanowi, że jakikolwiek atak na amerykańskie siły zbrojne, które zmienią czy zniszczą całą tą organizację ewakuacji, no to spotka się z bardzo mocnym i silnym odwetem. No i teraz był ten atak, no i co? I co? Jaki on odwet zrobi? Teraz cała ta propaganda komunistyczna amerykańska, no to tłumaczy, że to jest ISIS-K i że to nie ma nic wspólnego z Talibanem. Że Taliban, no to jest przyjacielski, że to ISIS-K zrobił. Biden wykrzykuje, po prostu szczeka spod stołu, mówi, że ci którzy do tego doprowadzili, po prostu zostaną złapani, zostaną wyśledzeni, zostaną złapani i będzie wielka kara. No to śmiech na sali. Śmiech na sali, mając takiego dowódcę wojskowego i mając taką politykę. Także mam nadzieję, że rozumiecie to wszystko, że będziecie głosowali odpowiednio. Ta masakra w tym porcie, no to pokazuje, jak rozpierniczona była ta ewakuacja. No i jeszcze bardziej rozbestwia tych dżihadystów, jeszcze bardziej rozbestwia tych bojowników muzułmańskich. Oni po prostu już nie będą mieli granic. No i nie tylko w Afganistanie. Jest możliwe, że zaczną za parę tygodni zaczną się ataki w Europie, zaczną się ataki w Ameryce. Trzeba pamiętać, że kiedy te lotnisko wojskowe amerykańskie zostało opuszczone, to tam było 2-3 tysiące, no bo to jest jeden wielki kompleks, to tam było 2-3 tysiące tych wszystkich złapanych dżihadystów z ISIS, no i oni zostali wypuszczeni, także tam jest 2-3 tysiące ludzi. Za Obamy też wypuścili z Guantanamo, także to jest perfekcyjny sztorm, to jest po prostu cała ta rewolucja islamska w Afganistanie, oni opanowywują cały kraj przez pierdołę Bidena. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie na wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, gdzie możecie, na konserwatystów. Głosujcie na partię republikańską w Ameryce. No coś się zmieni, będzie inaczej. 2022, Izba Reprezentantów i Senat, w zasadzie to zmieni pozycję, całe te wahadło poszło za daleko w kierunku szalonego lewactwa. Jest nadzieja, że Ameryka troszeczkę się obudzi. No za 4-5-6 lat komuniści znowu zrobią atak, no ale to jest demokracja, to jest te wahadło chodzi lewo w prawo.
przekaz dla socjalistów w Ameryce. No widzicie, na kogo głosujecie, widzicie, co to jest za tragedia. Wszystko, co lewacy dotną, to się po prostu rozpiernicza. To jest tania propaganda, to ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia. Ci ministrowie, doradcy i tak dalej, no to są banda komunistyczna, która nie ma pojęcia, co robi. Zdrowia dla normalnych.